Pytanie nie jest łatwe, bardzo niełatwe, ale patrząc z perspektywy mojej wizji na człowieka, który się nazywa producentem muzycznym, jedną z najbardziej uznanych przeze mnie płyt wyprodukowanych jest Kind of Blue Miles Davisa. Sprawa jest prosta i dlaczego? Był sobie taki człowiek, zresztą niedaleko mnie mieszkający na 7 Avenue, Tio Macero, który wiedział, muzyk, który produkował dla Columbii, był producer in staff, czyli zaangażowany jako producent, który wiedział, o której godzinie, do kogo, gdzie umówić i zadzwonić, i zadzwonił sześciu, w 59 roku sześciu wielkich muzyków: Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Wynton Kelly, Bill Evans, Paul Chambers i Jimmy Carr. Jest to najwspanialsza płyta jazzowa i najbardziej popularna i najbardziej sprzedająca się w historii jazzu. Płyt wspaniałych i wyprodukowanych genialnie jest wiele. Wiele produkcji Quincy Jonesa, kilku producentów z hip-hopowych, którzy naprawdę produkowali płyty takie jak Kendrick Lamar czy Jay-Z. No, o, przypomniałem się jeszcze jedna instancja świetnie produkowanych się płyt. Jest Erykah Badu, która pomimo tego, że ma naokoło siebie i muzyków, i aranżerów, i producentów, ona jest właściwie producentem swoich płyt i swojej muzyki i ona tym rządzi. To jest też człowiek, według mnie, producent i człowiek z wizją muzyczną. To jest produkcja. Jednym z najwspanialszych producentów aktualnie jest to basista, wielki muzyk, basklarnecista Marcus Miller. Miałem przyjemność pracować od czasu, kiedy miał kilkanaście lat. Człowiek ten ma naprawdę wspaniałą wizję muzyki, jest fenomenalnym muzykiem. Jest muzykiem 24 godziny na dobę. Wielka pasja, wielka miłość. Uważam, że ten człowiek zasługuje na jak największe uznanie i aktualnie z aktualnych producentów jest to dla mnie najfajniejszy producent w muzyce rytmicznej. Od czasów pandemii czasami o zdrowiu pomyślę, ale generalnie 24 na dobę zajmuję się muzyką, albo muzyka mną, jak ja się nie zajmuję muzyką. Czasami jest tak najczęściej, że jakaś muzyka tam cały czas chodzi i gra, a często się budzę nad ranem, siadam do komputera, bo jest jakaś melodia, notuję, patrzę na zegarek, to już 10, ja nie spałem. No ale to tak jest, no tak się robi, takie mam życie, ten Walkman in me, ja to nazywam. Czyli mam takiego Walkmana, który mi cały czas coś gra. Z ciekawej historii mogę opowiedzieć taką rzecz, że którejś nocy się obudziłem i tak mnie prześladowała piękna, taka cudowna melodia. Mówię, muszę to zapisać. Poszedłem, zapisałem. Na drugi dzień oglądam. Mówię, to wspaniałe, to piękne. Zaczynam aranżować, patrzę, ale to zaczyna mi coś przypominać. Spojrzałem na swój katalog, okazało się, że ja to już dawno nagrałem. I to nie jest pierwszy raz, kiedy ta melodia wróciła, a ja myślałem, że ja na nowo ją tworzę. Czyli chyba ze 2-3 razy miałem plagiat swojej kompozycji. Musiała być dobra, naprawdę melodia jest dobra. O! E flat, czyli S. S to mój dźwięk i bardzo dobra tonacja, zresztą wygodna. Tutaj wygodna. No i tutaj też, bo no w pół pozycji się gra na skrzypce. Tak.